Ajaj. A medic? Bez medyka. Okay. Scotland forever. Bez, mamy na dystans. Powtórzę to, co kiedyś mówiłem. Nie bierzemy medyka, bo jak nie zabije was kula w łeb, to gangrena. A, okej, okay, fajnie. ze mną nie macie się czego bać. Dobra. Chyba, że gangreny i kul. Chyba, że gangreny i kul. Dobra, zbieramy się, powiedzmy, na north. Tutaj już składa linię na skraju obozu. Panie pułkowniku. Słucham. Zginiemy? Nie. Formuj pluton po mojej lewej marsz. O, kurwa. Uff. Pluton, stój. Przez prawą marsz? Dobra, lecimy dalej. Lecie. Na lewo do szarży. No, wybaczcie, panowie. Unlucky. A to rozgrzewka. O, kurwa, jeszcze po lewej coś jest. Nasza linia już przybyła. Ale masakra. O, też dostali. Tak. Uff. No trochę tutaj. Taki trochę ogień krzyżowy wpadł. Grekami byśmy mieli kamuflaż, żeby nas nie widzieli. Dokładnie. Dokładnie. Byśmy zbankrutowali, więc wiesz. Nie w tych czasach. Boli mnie duma, znaczy dupa. A może oba? Dumna dupa. Chyba tak, chyba oba. Dumna dupa? Dumna dupa. To dlatego, że w drugiej linii dowodził Wiking, nie? O, nie. Dlatego zginęliśmy wszyscy zaraz pod swoim wrogiem. Dobra, dobra. Wiecie co, ale trzeba patrzeć na pozytywy, nie? Przynajmniej nie giniecie w męczarniach od gangreny, tak? Ej, ale potrzebny wam ten lekarz? No nie. O, i tak by nie zdążył. Pewnie sam by umarł. By zbierał tylko skalpy. Nie, rzucałby bandażami we wroga. Nie, zbierałby tylko skalp. Także zawsze coś. Czemu nie zawsze jakaś pamiątka? Sebastian, chcesz dowodzić ja następną rundę? A nie chcesz sobie? Ja wezmę jeszcze następną, ale nie chcę dwóch pod rząd. No spoko, to biorę. Propaganda musi się zgadzać. No tutaj pchojsacy pokazali swoją siłę. Pchojsen. A ty z naszej jeszcze żyje, czy nie? Nie. Potrzebujemy jako jak jednostki specjalne. Bierzemy flagowego i medyka. Okej, to Mazur. To ja mogę... Medyka? Studenta medycyny. Stasiu, ty coś miałeś. Czyli zginiemy jednak. Kamuminian bierze... Kajna angst, nikt nie zginie. Czy jest na sali doktor? Tak, ja że jestem co, doktorem. Biorę? Bo nie słyszałem. Ty... Flagowego. Tak, ja jestem doktorem. Ale to lecz go, ale filozofii. Lol, co? Czekaj, to ja mam medyka, tak? On wyleczy jego duszę przez... Ginekologa. Lol. Ginekolog. I bierzemy... Nie wiem, czym się cieszysz, tu wszyscy mają kutasy. Jest parę koni. Jest jakiegoś następcy swojego. Ale... Albo nie, szkoda. To bardziej weterynarz byłby potrzebny. Nie, ja znam 63 jedną dziewczynę. Tutaj tak, była w łanach. Aż cisza zabrzmiała, wszyscy patrzą, gdzie jest 63, gdzie jest ta dziewczyna, tak? Stuleja mod on. Nie no sobie, jajcuję. Wymyślił ją, wiedziałem. Każdy wie, że kobiety nie chciałem być fajny. A nasi co robią, halo? A trzeba im powiedzieć, że jak tak na śniegu się znowu się rozchorują. Hemoroidy dostaną. Wilka złapią. Co to znaczy wilka złapią? Przeziębić pęcherz czy coś takiego. Przeruchają babcie, co? To chyba hemoroidy są, co nie? Złapać wilka to jest... Chyba się przeziębić. Nie, pęcherz tak? Przeziębić. A, tak. Bo to jest, nie wiem, moja babcia mówiła, jak siedziałem na kafelkach albo coś takiego. Na pytanie głównie. To w filmie jakimś też było, że tam złapanie wilka. Co? Tam złapiesz wilka, odgryźć łapę i tyle z tego masz.
Nie lubię łapać wilków. No ale jakby nie łapali wilków, to byśmy nie mieli psów. Jak mam łapać wilki, jak nie mam już rąk, bo mi obie odgryzły? No dajesz mu kość. Jak mam mu coś dać, jak mi odgryz ręce? No, z nogą. Noga i pewna rzecz. Albo nogą. Jeśli ktoś się bardzo chce, to można to zrobić. Dobrze, że mam chwytne palce u stóp. Są ludzie, którzy normalnie jeżdżą samochodem w ten sposób. Albo koszykarze. Koszykarza to akurat ciężko mi sobie wyobrazić. Tak, wszystko rozbraja? Tak. Językiem. Tak. Bisz minety. Dobra. Deep Roysen coś tam. Ważność, powtarzam. Jednostka. Szkoci. Kajetan. Kanonier. Mazur. Medyk. Jo. I Muminian. Flagowy. Wyczułam greków. Mówisz, że ktoś się nie kąpał? Szkotów dalej bierzemy, nie? Tak, Szkotów. Tak. O, górka dzikiego jest. A nie, bo my jesteśmy po tej stronie, no. A to idziemy na górkę dzikiego. Wiesz, czekuj, gdzie formujemy się na west. Na stronie west. Stoję tutaj. Tutaj, wiesz, mówienie tutaj nie ma sensu. Czechu, wiesz, gdzie jest Górka Dzikiego? Ja miałem tylko swoją strefę w pierdolu, a Górka Dzikiego, kurde. Górka Dzikiego to jest górka przy ruinach na akwedukcie. Aha. To jest fu, przy ruinach. To jest jedyna taktyka, no. Z jakiej korzystam za każdym razem, kiedy jesteśmy na Tahir. Bo tam jest ale za mną w kolumnie, przez prawo, w prawo. Naprzód dołączyć. Tu prawo było? Ktoś tam zasnął? Omincie Awka. O, dobra. W sumie przydałby się ten ginekolog, bo wszyscy w spódniczkach. Naprzód. Kurde, ktoś nie ruszył się. Tak, jak ktoś nie ruszył, to wymijać. Cały wrogi team oczywiście idzie na ruiny. Razem z Artem. Górkę dzikiego zdobyć. Patrzność. Piwo z przodu na ramię broń. A nie, dobra, jedna linia idzie na akwedukt. Co, wroga linia jedna tylko? Aha, no reszta na ten. Tak. Na kogo my gramy? Na co to jest w ogóle? Czyli to jest środa. TRB. QRR. QRR. Jest K8-ka. 28 stone. A no dobra, teraz widzę QRR, dobra. Nie, TRB to było w piątek, dobra, nieważne. First grand. Idzie. Mhm. Arta się gdzieś tam podsunęła do przodu, ja teraz nie widzę. Patrz mi ruiny. Pamiętasz, masz dużego kapsa. Wiem. Teraz zdążymy się ustawić. Ej, git. Przeskoczyć kamień. Albo ominąć. Górka dzikiego. No. Zbliżamy. To jest górka dzikiego, tu zawsze chodzi i wszyscy ostrzał. Zawsze chodzimy. A jaka bezpieczna? Jaka bezpieczna. Byliśmy gardzę bezpieczeństwem. Dobra, formuj pluton po mojej lewej marsz. Pluton... Stój. Dobra, może nie powinienem tu tego pluton mówić. Pluton, tu i cel. Po poprzedniej rundzie. Na głowę. Pal. Tu marsz. W prawo marsz. Stój, równaj do prawej. Naprzód marsz. Przewodnij po prawej. Stój. Pluton, tu i cel, na głowy. Trochę wyżej, jedna trzecia. Na tych po prawej, pal. Tu marsz. Lekko nad głowami siada. Ładnie Muffin, ładnie Rakasta, stój. Ładnie Manpower. Pluton, stój, w lewo równaj się. Celujemy w przeciwnika na wzgórzu po prawej, szczyt dymu. Pluton, tu i cel. Pal. Formuj drugi szereg od lewej do prawej, marsz. Pierwszy szereg kucaj, nie wstaj. Pluton, tuj, cel. Linia wroga przed nami, za drzewkiem, na east. Zaraz może zobaczycie, się wychylą. Celujemy na ich głowy. A, widzicie ich, nie? Celujemy jedną sylwetkę nad nimi. Pal. Uuu! Pięknie. Kurde, prawie metal. 7 metrów. Ja. Fuck. Ale masz i tak ten. Ultra jest. Ten. Złoty krzyż. Ta. Baczność, pluton tu i cel.
Mamy po prawej długą linię wroga, celujemy półtorej sylwetki nad nimi na southeast. Ta po prawej w dolince. Widzicie? Teraz wystrzelili. Celujemy pół ich dymu. Jeszcze połowę nad ich dymem. Pal. Ładuj. Okej. Okay. Będziemy celować połowę drzewa za nimi. Tego trzeciego od lewej, tego najniższego, połowa korony, dolną krawędzią. Wróć, celujemy w woltyżerię przed nami, celujemy dwie sylwetki nad nimi. Pluton, tu i cel. Pal. Celisko. Powstrzymaj te ładowania. Kto tu nie kusnął przede mną, halo? Klęk. Pluton, tu i cel. Powstań, jak udasz. Trzy sylwetki nad woltyżerią przed nami. Pal. Ładuj. Pluton, tu i cel. Ten sam cel. Dobra, ta linia na lewo od woltyżerii. Celujemy znowu trzy sylwetki nad nimi. Pluton, tu i cel. Jeszcze raz. Pal. W tył. Marsz. Przez lewo marsz. Do pojedynczej kolumny. Ale by kręgle były. Naprzód krok podwójny za mną. Marsz. Gdzieś na south-east, south. O, właśnie wystrzeliła, nie? Mhm. Nie wiem, tam się strzelają z naszą linią i myślę, czy ich nie oflankować. Zobaczymy. Druga linia idzie za nami. Hua. Przez prawo marsz. Przez lewo marsz. Formuj pluton po mojej lewej marsz. Pluton, stój. Pluton, dokładnie przed nami jest przeciwnik. Za tym drzewkiem na lewo od niego, różowy krzaczek. Celujemy na ich głowy. To jest tak jak szczyt różowego krzaczka. Pluton, tu i cel. Pal. W tył marsz. Przez prawo, marsz. Do kolumny za mną. Formuj pluton po mojej prawej, marsz. Wróć. Formuj pluton po mojej lewej, marsz. Krok podwójny. Wróć, nie idziemy krokiem podwójnym. Pluton, stój. Pluton, tu i cel. Krzaki. Dobra, odstaw przez lewo w lewo. Naprzód krok podwójny za mną, marsz. Nie jest. Pająk. Nie zasypiaj. Sorry, mam lagi. Formuj pluton po mojej lewej. Masz pluton, stój? Pluton, tu i cel. Na ich głowy, tych co wystrzeli. Ogień dowolny po dostawieniu. North East, jedna linia, north, druga. Dobra, dobra, widzę. Kontynuować ogień dowolny. Po lewej są cele. Odwrót, 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 odwrót. XX. Wycofujemy się do spawna. Do kolumny za mną. Tu na spawnie mamy dobrą pozycję, żeby jeszcze się chwilę pobronić. Krok zwyczajny marsz, ładuj. Mamy jakieś niedobitków w naszej linii. Tak, dobi. Pluton, stój, przez prawo w prawo. Mamy linię wroga na otwartym polu, celujemy na szczyt ich dymu. Pluton, tu i cel. Pal.
przez lewą głowę, na przykład zwyczajny marsz. O. Przez prawo marsz. Rozciągnąć do formacji bojowej. Do szarży. Muszę w melee i zrobimy. Dobra, Pluton stój, wyrównać, wyrównać formację. Do szarży na lewo. Otoczyć ich. Jesteśmy otoczeni. No. Jak mnie zabił na hita. A, wygrają to. Dawaj dost. Co tak cicho, Czechu? Żona przez telefon z teściową rozmawia. Nie chce się później tłumaczyć. Właśnie mi żonka powiedziała, że już się muszę tłumaczyć. Na jakie ty? No właśnie zazdro. Ja trafiłem na jakąś klasyczną mapę, na której grałem pół życia, a tutaj jakaś nowa, ładna. No, ona jest bardzo spoko. Szkoda, jest dosyć specyficzna. Ale jest fajna, przyjemna do grania. Mapa bez śniegu jest fajna. No, przynajmniej nie ma na niej żadnej zabójczej drabinki. Zabójcza drabinka, o Boże. A ci airship? Muffin? Tak? Jak dowodzisz z linii? Linii? On świetnie dowodzi. Czekaj. Gdzie ty jesteś? No, tutaj. Skaczę. Dobra. Skaczę tutaj. Co? Co? Aha! Ja cię przed chwilą widziałem w linii. Nie, wiesz co się stało, Czechu? Po prostu jego linia postawiona na ziemi. Okej. Okay. Ale jestem ziemniakiem. Też to zauważyłem. Idealnie nad czymś głową to było. Tak. On tak manualnie dowodzi, tylko przez prawo w prawo i siedzi w linii. No właśnie, chciałem już go propsować. Jaka taktyka? Nie zginąć, a obdrangremy. Idziemy na lewą flankę. Tak, tylko żeby naszych nie zniszczyli na środku. Co ty wierzysz? Nie wiem. Nieudolność. Można nawet przepuszować do ruin. Albo nie, bo tam jest linia. Za nami nasi teammates strzelają na odległość. Okej, okay. Formuj Pluton po mojej lewej. Marsz, Pluton, stój. Pluton, tuj, cel. To będzie... Sylwetkę nad? Pal. Ja się tu możemy posiedzieć. Medyk. Nadciągam. Okej, tu i cel. Sylwetka nad cały czas, pal. Jakieś hity? Nope. No. Chyba za nisko. O, wow, no, jest to ja dostanę. Tylko w naszych jak na razie. Studiujemy wyżej. Ty gdzie okay. Jesteś, kanonie? Tu i cel. Nie mamy chyba. No, u tej sylwetki nad, pal. Dobrze, ktoś trafił. Nice. Zbyt statycznie to jest. Oni mają górkę tą małą. Tu i cel. Tutaj nad, pal. Trafienia. Ale obrywacie sobie czas. Kuer się młotkiem zabił. A póki nie padają nasi. Patrzę co nasi robią. Tu i cel. Pal. Kurde. Przycięło się jak coś. Przez prawo. Tam jest Arta, uważaj. Jak zwyczajnie Majesz. W środku się ustawiłem. Dobra. Krok podwójny, za mną Majesz. Gdzie dokładnie jest Arta?
No tam dosłownie po środku się ustawiam. Po mojej pluton, po mojej lewej. Maesz, pluton. Tu, ogień dowolny na linii przed nami. Na głowę. No, wyrównać. Wyrównać tam, bo kaprz się zrobił. Hej. Brawo, Maesz. No stój. Twój cel? Linie w korycie, sylwetka nad? Nie, pół sylwetki nad, pal. Na głowę też. Hit tuż na głową. Dobra, to nad głową. Nasi tutaj... South pushuje trochę. Spray się wychylają. Okay. Z lewej są mocno. Z lewo, w lewo. Podwinie za mną, Maesz. Pojmuj pluton po mojej prawej, Maesz. Pluton... Stój, ogień dowolny. Brawo, na głowę. Masz troszeczkę nad, pod. Te. Schowaliście za drzewo. Okej, przyspiał w prawo. Podwójny, za mną. Jak zwyczajnie masz? Przeładowana. Podwójny, masz. Alek. No teraz to ci nie... Po mojej prawej, masz. Pluton, stój. Pusty wetki nad, tu i cel. Może na głowy. Pal. Jest na pal. Sylwetki nad hit. Na głowy hit. Na głowy będziemy strzelać. Po lewej się wkomują. Po lewej jeszcze jest bezpiecznie względnie. Tu i cel. Tych na prawo. Pal. O, dwa dobre strzały. Trzy. O, medyk. Przeładowane? Okej, tu i cel. Minimalnie ponad, co? Tak. Pal! Jakieś hity widziałem. Wiem, że jest linia przy, po lewej stronie, aczkolwiek my jesteśmy dobrze schowani. Mamy lepsze pozycje. No, jeszcze się nie ruszamy. Okej. Tu i cel, na linię po lewej, na south. Lekko nad głowami, pal. Przed nami linia jest w korycie. Za wysepką. Są. Mamy przewagę wysokości. Tu i cel na linię po lewej. Lekko nad głowami i pal. Ja bym się ruszył na razie stąd. Okej. Okay. Lewej nie mam jak spuszować, jest za nas za mało. Do środka nie ma sensu. Tu i cel na linię w dole. Na głowy, pal. Przetost. Dobrze, w każdej saldzie kogoś zabijamy, więc... Mhm. A mamy... O, niby też... Równać prawo. Warto się na nas obraca. Okej, okay, przyspiewa prawo, Piotr podwójnie za mną Maesz, przerywać ładowanie. Znaczy ona jeszcze nie naładowana, ale tylko przestawiła się. Halo, dobra. No, sorry, pająk z boku. A, spoko. Dobra, nie, wiecie co, i tak mi przyjął Holdfasta, więc mnie się A, dobra. Jeden wojownik, a walność mniej. Kiedy AC? 30... przeładowana... Większość przeładowała, czy nie? Don, stój przez lewo, tak. Ogień dowolny na linię przed nami. Pół sylwetki nad... Może na głowę. Wynać w prawo. Okej, przez prawo, jak zwyczajnie masz. Widzę. No, strzelać. Krok podwójny masz. Dobra. Formuj pluton po mojej lewej, masz pluton. Stój, ogień dowolny. Haha, jeszcze zabiłem. Dobrze. Okej, okay, chcę osiągnąć twojej macy bojowej. Po prawej są mocno. I doszarzę na prawo. Zamykamy. Nie, cofnijmy, bo oni nas z lewej flankują. Cofnijmy. Spokojnie. Nasi tam jeszcze. Zamkniemy na jasie tych i nasi zamykają tamtych, a my odbijemy szybko. Okej. Okay. Cofacie teraz i przyspało w tył zwrot i na doszarży. Doszarży na tych za nami. Tamtych wybejtowaliśmy i ci są teraz zamknięci. Dobra, jest. Puty znowu na stamę cisną. No, kurde... Dobry jest, mele.
O, sorry. Kurde. Aj, sorry, panie. Kogoś zabiłem z naszych. Dostach. Dobra. Ale że 1000 punktów medykiem? Ktoś tam przejmie najwyżej rangą i przegrypuje się i na ist pójdzie. I Hyperton flagowy. Jej! No i starczy. Kanoniera nie bierzesz? No się zastanawiam jeszcze. Jak to powiedział? Nie. Ty już nie wiesz, miałem. No miałem. Skąd brać flagę? No wiesz co, Czechu, weź kanoniera. Ja za późno już. No to Kajetan, nie widziałeś jeszcze? Nie. To weź drugi raz, bo jednak przyda mi się na tej mapie ktoś, kto... Tuaeta to ładnie ma do strzelania. Ustawcie się na rakietach. Czechu i Rakasów. Formuj drugi szereg od prawej do lewej. Czechu. Marsz. Przepraszam. Tak mi wstyd. Będziemy celować na linię na SW. Niech się wszyscy upewnią, że ją widzą. Pluton, tuj cel. SW, linia ładnie wystawiona. Na 1/3 sylwetki nad. Pal. Och! Sorry, nie widziałem. Ale skrzydł. Jak było blisko. Masz medykę. Do pojedynczego szeregu. A dobra, teraz widzę. Ja bym uciekał stąd. No właśnie. No jeszcze mieliśmy podwójny szereg. Tak. Sebastian to zaplanował, po prostu nie chciał mnie jako medyka. Pluton, tuj cel. Arta już nabija. Southwest. Celuje w nas, celuje. W tył marsz. Przez prawo marsz, krokowy marsz. Nie było pal. O Jezu. Plus jest taki, że tylko jedna ofiara. Rakastos, przerwij ładowanie i chodź. Chyba się... Formuj Pluton po mojej prawej, marsz. Pluton, stój. Pluton, to i cel na linii przed nami. Arto zmieniła pod drzewem. Cel. Na sylwetkę nad. Pal. Ładuj. Kontynuujcie. Pluton, tył, marsz. Stój, w lewo równaj się. Kurde. Całość, okej. Okay. Tu i cel na lighty. Na ramiona. Na ramiona, pal. Odwrót, przerwij nabijanie. Do kolumny za mną. Pojedyncza kolumna, nie wyprzedzać się. Z Northwest puszują na rakietę. Zwyczajny marsz. Nabij. Jest bardzo, bardzo mocne starcie. Mam nadzieję, że nasza lewa flanka coś zrobiła. Stój przez prawo, w prawo, na lighty. Okej, po lewej od lightów. Tuj cel, na głowy. Pal. Strzelać. Okej, przez lewo, w lewo, krok zwyczajny marsz. Formuj Pluton po mojej lewej. Marsz. Pluton, stój. Nie, okej. Przez prawo, w prawo. Okej. Czekamy. Pół kroku w lewo. Marsz, tak żebyście nie widzieli wroga. Za 20 sekund AC. No i dobrze. Nasza jeżeli coś zaryzykują, to my polecimy z nimi. Znaczy, bardzo polecimy, ładnie polecimy sobie polecimy. Baczność, formuj Pluton po mojej lewej, marsz. Szybko, biegiem, ogień dowolny w plecy, pół sylwetki nad nimi. A nawet na głowy, pół nad nimi jednak. Okej, do szarży, naprzód. O. Skąd? Te same lighty, no dobra. Porobimy ich. Zobaczymy, czy jest co ratować po naszej stronie. Dobra. Kurwa, nie zdążymy. Nie wiem, lepiej wróćcie na drugi tak. Spawn. Dobra, do odwrót na lewo. Nie ma sensu, nie zdążymy nic zrobić. Tam jest odwrotna sytuacja właśnie. Oj, oj, oj. Odwrotna. Już była. To tam trzeba strasznie dobrze zrobić. Do formacji do lewej. A few moments later. Pamiętajcie, jesteście trzeciej dywizji, na pewno to wygracie. Dobra, wybijamy tych przed nami. Szybko po prostu zmarszczą przewagę liczebną, tłuczemy ich, a potem się odwracamy. Bardzo szybko. Wbijamy.
Na szybko konstruujemy bombę wodorową. Miał być bardzo szybko, niż na plecach. Nice, okay. To uciekajcie. Jeszcze nie. Panowie, macie kilka sekund. Następnie szybko konstruujemy myśliwiec niewykrywany przez radary. To chyba ten moment, że macie się odwrócić. To jest zwany bruch moment. To jest ten moment, kiedy powinni być już martwi. Niemożliwe, o, nie obliczenia wyszło. Były w porządku. Nie. Została jedna zbuntowana wioska Galów. Jedno zero za dużo było. No się pozabijali. Dobra, to jest koniec eventu, można już napisać GG base z serwera. No niestety. Nie zawsze można wygrywać, co nie? No niestety. I tak to ten event. Tak to już jest. Dziękuję wszystkim za przybycie na event. Czy ktoś z pozostałych oficerów chciałby coś powiedzieć? Worget może jako zapisujący. Ja nie zapisywałem, Aran zapisał. Nie, a okej, okay. Aran. Nie no, co mogę powiedzieć? No staliśmy w tupę. Następnym razem mamy troszkę lepiej. Aran, cicho, to jest... Aran, nie poddawać się nie, tutaj. Nie, nie, Aran. Bo kto jak nie Polak. Aran, czemu tutaj dostrzegasz jakąś propagandę? Aran, to się nazywa defetyzm. Aran, więcej nie dostaniesz głosu. Teraz pan Wiking nauczy cię, jak to się robi. Ja mam tak ogłoszenie jeszcze. Dostaliśmy w tupę. Ja mam kurwa tam pedały. Ja nie jestem pedałem i dostaję w tupę. Okej? No tak, chcesz? Bo dziki dzisiaj wyjątkowo. No dobrze. No. Bo ja mam ogłoszenie. No, dawaj ogłoszenie. No to w dziki. Sobotę mamy GFA z 8 HLR o 21.15. Co? I... Ale co jest wtedy? Po trybu jest. I od razu w imieniu całej grenadierki przepraszam za rana. Okej. To jest rozwiązanie tego GFA. Trójbój! Więc tak, jutro chłopaki... Wiecie, że GFA przed trójbę wpisany. No właśnie. O. Tak, ale GF podobno został przeniesiony na wpółno. Nie mam pojęcia. Tak powiedział tak, Duri mówił, że na wpół. Tak nie mówił. To ja wiem. Okay. To nieważne. Panowie, to jest kwestia organizacyjna, mniejszym powołuje komisję składającą się z Dzikiego Węża. Nie, tylko i wyłącznie, żeby wyjaśnił sprawę tego, kto ma tutaj większe prawo. Tymczasem chłopaki, dzięki za przyjście na dzisiejszą bitwę. Po dzisiejszym taktycznym odwrocie dokonamy jutro dużego kontrataku, ponieważ dostajemy kawę, a jak nie dostajemy kawy, to jest jawny defetyzm, dezercja i przez niego przegramy. Ale puszczasz mnie? Tak, i masz nam dać kawę i jutro musimy się odbić od dna i jutro wpierdolimy przeciwnikom, kimkolwiek oni będą. A już na pewno, jeżeli będzie to 51. Tak. Także, no dobra. Dobra, jeszcze raz dzięki. Jeszcze no, dziękuję. Dawaj szybko. Za chwilę jest trening Voltrzeli, zapraszam chętnych. No i zapraszam także chętnych do zapisywania się na trójbój. Czechu! Albo u mnie, albo u innych osób. To pytał. Dobra, dzięki wszystkim za przybycie, baczność w chuj, rozeście. Czechu, Pało, zapisz się na trójbój. Nie. O, Stalin! Ja przyszedłem, sorry, za to dopiero teraz, ale matematykę miałem. No tak, na pewno, już ci wierzę. Chłop... Max Mister is Thomas, Commander of Armies of the North, father to a married son, husband to a married wife, and I will get my revenge in this life or the next! My name is Helpland of the West, sucker of titties, and predators of wives, and you shall